Siemano, Tuszaka z tej strony. Dzisiaj mam dla Was ciekawe porównanie, że tak powiem. Będzie podwójna walka bossów. Dwóch najtrudniejszych bossów, można powiedzieć, w grze. Czy najbardziej jeden z. No tak, można powiedzieć, że najtrudniejszych. Będzie walka Hyperiusa i walka z Misterem G. Obaj są w dodatku Captain Scarlet. Jakie będzie porównanie? Oba będą zgliczowane. Oba są z normal mode z końcówki. Po prostu przełączyłem się na normal mode i tam miałem save'y właśnie z niedokończonymi questami. I oba są ciekawe z tego względu, że oba są mniej więcej podobnie zgliczowane. I zobaczcie, ile trwa walka z Hyperiusem. Nie zdążę wypowiedzieć zdania. To, o czym wspominałem na początku. Można tak zgliczować, że będzie i dead, a to jest gość, z którym trzeba naprawdę trochę pobiegać. Za to z Misterem G jest sytuacja wręcz odwrotna. Co z tego, że jest zgliczowany, jak na Mastera G jest tylko jeden sposób, żeby go załatwić. Oczywiście można gliczyć tak, że się go pacnie od razu, ale porównując te dwa glicze, i Hyperiusa i Mistera G, no to tutaj, jeśli chodzi o Mistera G, było dużo trudniej, bo żeby załatwić Mistera G, nie wiem czy wiesz, trzeba omijać go. On szybciej biega, ma dłuższe nogi, więc dużo szybciej od nas biega. Za to trzeba strzelać do robali wyłażących z ziemi i kierować go na kwas, który one po sobie zostawiają. Trzeba przebiec przez ten kwas, czyli podskoczyć, bo jak przebiegniesz normalnie, to zaabsorbujesz to. Przeskoczyć i tak się kierować, żeby on na nas biegł, bo on ciągle będzie na nas biegł. Tak, żeby przebiegł przez ten gejzer kwasu i to spowoduje, że tarcza mu się zminimalizuje do zera, zmniejszy, zniknie i wtedy będzie można dopiero się za niego zabrać. Ile czasu? No to zależy, ile robali załatwisz i na ile absorpcji go narazisz. Im więcej, tym lepiej, tym szybciej zbroja spadnie. A później, no w zależności od tego, jaki masz sprzęt, jaką masz giwerę i w tym wypadku, jak zgliczowane to będzie, to tak szybko go załatwisz. Hyperiusem pokazałem jedno przejście, to takie powiedzmy ze storyline. Z Misterem G jest jedno przejście ze storyline, jeszcze jedno jest już później, jakby przyszedłem jeszcze raz na mały farming, żeby porównać, zobaczyć. Celem tych dwóch materiałów jest to, żeby pokazać Wam, jak działa glitch taki ekstremalny, bo chłopaki są naprawdę trudni są, no. Chłopcy są trudni do pokonania. Wszyscy o tym wiedzą, którzy się za nich zabierają. Oczywiście w normalu, tak? Znaczy normal czy True Wolf Hunter Mode, ale bez glitcha. To naprawdę trzeba się z nimi nabiegać. Tutaj pokazałem, jak to wygląda w glitchu. I druga rzecz, która jest istotna w tym filmiku, to to, że to są oba save'y z normal mode. Obejrzyjcie sobie loot, który wypadł, czyli te rzeczy, które z nich wypadły. No i konkluzja jest jedna. Nie opłaca się, jak się jest nawet na 50 poziomie, nie opłaca się farmić tych bossów z normal mode w momencie, kiedy się skończyło na którymś tam poziomie normal mode, jeszcze nie wiem, tam był 37 czy któryś. No bo te rzeczy są z tamtego czasu. To już wspominałem przy farmingu magii. I tutaj magii, rewolweru magii, tutaj się nie magii do zupy. Farmik magii, znaczy idę do sklepu, kupuję magii do zupy. Masakra. A ile razy muszę iść, żeby był dobry farmik? Nie ma sensu farmować jakichś starych save'ów. Można sobie poćwiczyć, tak? Pobiegać z nimi i tak dalej, ale żeby naprawdę te bronie były jakieś porządne i żeby. Zresztą zobaczycie sobie na materiale. To jest dwóch bossów, którzy wyrzucają tak zwane Seraph Crystals. No niestety żaden z nich nie wyrzucił. A podobno w normal mode też już wyrzucają. W tym wypadku nie wyrzucił, nie wiem dlaczego.
Ale dopiero jak przejdę dodatek na True World Hunter Mode, bo dopiero co skończyłem podstawę, przejdę dodatki te Captain Scarlet i Mistera Torka, Badass Crater of Batitude, które przejdę później po Sir Hammerlocku, który teraz idę, więc pewnie materiały jakieś z Hammerlocka będą wkrótce. To pewnie się do nich dobiorę, do tych bossów i jakiś tam materiał zrobię. A dzisiaj zapraszam do obejrzenia dwóch bossów, double boss fights, można powiedzieć, z takim porównaniem w konkluzji, że oba są zgliczowane i z jednym walka trwa kilka sekund, czy nawet mniej, a z drugim się trzeba nabiegać. No, życzę miłego oglądania i życzę miłej zabawy, fajnej pogody. I tyle. Do zobaczenia na Pandorze. Oczywiście też. Cześć. A badass! I have found the final bad thing you must face, my friend. I do not know what it is, but I know this. You will destroy it because you are the coolest kid in school. Good luck.
Thank you.
this is awkward. I have no jobs for you. But I do have a checkerboard, and cards, and pork cheesy, and many pre-selected topics of conversation, and hugs. Huh.